Cześć, dzień dobry wszystkim, witam w następnym odcinku na moim kanale i jeszcze na chwilę zostaniemy na Koh Samui, bo tak jak w poprzednim odcinku Wam powiedziałam, zaczynamy Villa Tour z przepięknej willi, którą znaleźliśmy na Airbnb. To jest okolica naszego domu, słonik na szczęście, Konrad na szczęście i jeszcze zrobimy szybki house tour. Zaczniemy od salonu, bo do salonu się wchodzi. Proszę bardzo. W ogóle bardzo nam się podobają te ciemne, brązowe sufity z drewna. Jest też wysoko, więc one w ogóle nie skracają pomieszczenia. No i przestrzeń. Jeszcze chwila uwagi dla tego stolika. Jezu, jaki on jest piękny. Biurka w zasadzie. Tutaj, słuchajcie, biurka do pracy. Ta lampka. Znaleźliśmy ten dom na Airbnb. Mieliśmy go na 4 noce. Strasznie szybko, nie? Strasznie mi się podobają akcenty w tym domu. Dużo jest figurek. I tutaj z salonu idziemy. Jest lodóweczka w salonie. Co jest dziwne, ale z salonu idziemy do... Nie, w dobrym miejscu. W dobrym miejscu jest? No nie gadaj ty. Taka to jest spoko. Moim zdaniem... strategiczna lokalizacja, że nie musisz iść do... kuchni, tylko masz w salonie... Czy sobie coś sięgnąć, to sobie idziesz, a finalnie z kuchni też nie masz tu daleko. Nie, no w sumie nie jest najgorsze. Nie jest to najgorsze. Nie, mi to pasuje. Kuchnia, wiecie, jak kuchnia. Ale są palniki, tutaj przyprawy wszystko mieliśmy. Tutaj jest widoczek z kuchni. No widoczek z kuchni, moi drodzy, to widoczek z kuchni. Fajnie sobie gotować śniadanka w takim klimacie. No i tutaj mieliśmy całą szafę na wyposażenie. Tu jest zamknięte. Obstawiam, że to jest po prostu wyjście. I mamy dwie sypialnie. Lecimy do tej, która była nasza, bo przyznam Wam szczerze, Konrad już odpoczywa, że dzisiaj jest nasz ostatni, znaczy już nawet wychodzimy, tam stoją walizki, ale mieliśmy taką śliczną sypialnię. Sypialnie są takie, wiecie, bardzo ładne, te szafki też są bardzo ładne, ale są takie klasycznymi sypialniami. O tutaj, o tej szafce mówiłam, też prześliczna, ale łazienka, szczególnie ta nasza, ma coś. To jest zwykły prysznic, ale tu jest prysznic na zewnątrz. Oj, nie, tu w stronę. Ale tu jest prysznic na zewnątrz. Pod chmurką można się wykąpać. Proszę bardzo, tylko tak. Na tych kamieniach strasznie boli stać. A tutaj, jak ktoś budował, to chyba nie przewidział, że się wybuduje tyle domków. No i niestety, ale nie wykąpałam się tutaj ani razu ze względu na sąsiadów. Ale naprawdę bardzo fajna opcja w takich ciepłych krajach. Są te prysznice na zewnątrz. I tutaj mamy następną sypialnię. Też taka, no fajnie, że one są takie zaciemnione. Super się śpi, bardzo wygodne materace. I każda sypialnia ma swoją łazienkę. Dlatego też ją Wam od razu tutaj pokażę. Ta jest bardzo ładnie zrobiona. Taki ma długi, długi prysznic. O Jezu, myślałam, że to jest jakiś stopień. Przeogromny jest ten prysznic. Możecie zobaczyć, stoję tutaj. Także naprawdę super chata. Ale najlepsze przed nami. Bo ten dom wzięliśmy ze względu na to. Tutaj mamy swój prywatny basen. Jesteśmy na shoppingu, tu już mamy jakieś pierwsze zakupy. Jesteśmy w ogóle na Koh Phangan już teraz i zobaczcie, jaki
fajny buticzek. Tutaj w środku też jest selekcja takich rzeczy. Ogólnie jest fajne. Taki... Fajne jakościowe też są te rzeczy i niedrogie. Jak Island Vibe, to tu jest Island Vibe, bo byliśmy na Koh Samui. No i jest to wyspa, ale moim zdaniem już tam został zatracony ten taki mocno... Wyspiarski klimat, a tutaj zobaczcie. A tu dalej jest. Tutaj jesteśmy na takiej uliczce. Tam dalej już są palmy. Tu jest w ogóle klub, w tym od tej wejścia, jak widzicie, bardzo fajne jest, w środku ma jakieś głazy. Wieczorem tutaj bardzo dużo osób było w tym klubie. Wiesz, ja nie wiem, czy zobaczę, bo tu taka męka jest. Znaczy, w sensie wejście zobaczyli, żeby wiedzieli, o czym mówię. A ja idę do mamy, do środka na shopping. O, tu jest słabe światło, ono jest normalnie jaśniejsze, ale bardzo ładna torebka. Dobrze zrobiona, skórzana. To, patrz. Jaki zestaw, ty ładny. Tobie, no tobie pasowała taka kiecka. Pokaż na ten. Ale wiesz, że pod spodem... Tylko wiesz co, kolor nie, bo ty masz taką skórę podobną i strasznie się zlewasz z tym kolorem. Ale... Blado wychodzi w tym kolorze. Jest taka, więc pod spód co? Nic, to ludzi zaskoczysz. A ona jest taka, że no. Boisz się, że jak ci zawieje, to wiesz, ona się rozłoży. Ja wiem. To nie, to niebezpieczne jest. No. It's too open. Wygląda ten bar, który wam pokazywałam, wejście. I tutaj w nocy jest, wiecie, pod gwiazdami światełka. Tu taki śliczny bar. Tutaj w ogóle... Nie no, tak fajnie jest to zrobione. Takie miejsce do posiedzenia tak po ichnemu. Różne meble. Ty patrz, jakie te krzesła są fajne. Te skórzane. O. A tutaj łóżko, jakby się ktoś zmęczył tańcem. Nie chcemy się coś. Ja też nie chcę myśleć, co oni na tych łóżkach robią. Każdy zakątek coś. Ciekawy jest, nie? Tam w ogóle nawet na górę można wejść. Widzisz, są schodki i tam sobie siedzisz. Tam jak się już za mocno, wiesz, potańczysz, to możesz sobie poleżeć. Ej, przychodzimy tu, nie? Wieczorem. Nawet drinka sobie wypić tak później. Fajnie. Tutaj jesteśmy na takim, no teraz to tak wygląda, wiecie, wszystko się dopiero dzieje i rozstawia, ale to jest też market, a tam dalej jest taka jedna grecka budka, prowadzona chyba przez Greków, bynajmniej tak wyglądali wczoraj. No tak dobre greckie jedzenie, że idziemy dzisiaj na sałatkę grecką na lunch. Wzięliśmy sobie, ja z mamą wzięłam taką sałatkę i tutaj cacyki, cały talerz z oliwą, z oliwką. Słuchajcie, taki drineczek gin z tonikiem 80 batów. Tutaj, o, jaka śliczna ta twoja pita. A jeszcze wzięliśmy dla mojej siostry na wynos, bo ona się spaliła słońcem, leży w hotelu. Kurczaka z frytkami, taki chicken schnitzel za 70 batów. To jak przyjdzie, to pokażę, ale ta sałatka. Jeszcze fajne te talerze, dobre? Dobra, bardzo dobre. Tutaj chlebki przypieczone. Ja lubię takie greckie rzeczy. Tutaj, no. Czekajcie. Tak. Cześć, zdrowie. Drineczek na drogę. A wieczorem na Koh Phangan wybraliśmy się na zachód słońca, tylko nie wiedzieliśmy, gdzie my dokładnie idziemy. Gdzie? Pisa na przodzie. Zawody ty, Patrycja na prowadzeniu. My na tyłach. Wysoko już wyszłyśmy. O Boże. To ten ostatni. Strome. Bardzo.
Masz tą linę. Całe szczęście. Wiecie, gdyby nie ta lina. O ja pierdzielę, jakie one są wysokie. Musimy ściągnąć buty. Okej. Czekaj, weź ten rękę. O, sylwetyka. Dobra. Będzie zachód słońca, stąd pięknie widać. O, tam jest plaża. Ale są nasze plaże wystające słońce na plażę. Wymęczeni tą podróżą do góry po tych stromych schodach, czekamy na zachód słońca i całe szczęście doczekaliśmy się przepięknego zachodu z dźwiękami natury, bo już wieczorem obudziła się też dżungla. A tutaj nie wiem, czy wam pokazywałam, ale tak wygląda nasz hotel na Koh Phangan. To jest bar, tam z tyłu jest, tam gdzie jemy obiady, jest też śniadanie, jest też restauracja. Jest tak pięknie położony i każdy ma niepokój. A, czekaj, pokazuję, każdy ma niepokój, tylko takie domeczki. Zarąbiście, co? Że są takie domeczki, a nie pokoje. Taka mała wioseczka. No, taka wioseczka jest zrobiona. W Tajlandii, bo jest tak trochę grecko, ale nie tak sztucznie, tylko tak po prostu, moim zdaniem, na no te domeczki z tymi okiennicami niebieskimi, to tak. Trochę tak, nie? Ale jest spójnie, przyjemnie. I pięknie. Więc na plus, tak? Może właściciel jest zafascynowany kulturą grecką. Może. Jest dobra też kuchnia grecka. Oczywiście, suwlaki. W hotelu do dyspozycji gości, oprócz restauracji i tych domków, mieliśmy też przepiękny basen między palmami, a już za samym basenem znajdowała się też prywatna plaża, która należała do naszego hotelu z widokiem na Koh Samui i chyba Koh Tao, ale nie jestem pewna. A teraz zapraszam was na tajski nowy rok, czyli święto Songkran. Czegoś takiego w życiu nie widziałam i wy pewnie też. Jak wyglądasz? Pięknie, mama te. Nie na możecie zobaczyć, impreza była dosłownie wszędzie, na każdej ulicy, a głównym celem było przedostanie się tam, gdzie był festiwal, chyba festiwal, jakkolwiek to nazwać, na który, no zresztą sobie zobaczcie, jak się bawiliśmy w ciągu dnia o 14. Trzymaj! Nie widać twarzy! Like a pontifier, ain't no fire like a pontifier.
trzeba też było z tego festiwalu i jakoś wrócić do naszego hotelu i zobaczcie po prostu, jak droga powrotna wyglądała, jak się ludzie lali wodą i to trwało cały dzień i to jest kwintesencja tajskiego nowego roku, czyli święta Songkran. Po prostu zmywają z siebie wszystko i nasz smugus dyngus przy tym to nic. Spróbujcie przejść razem ze mną i z góry przepraszam za krzyki, które tu są. Chciałam oddać emocje, jakie wszystkim towarzyszyły podczas tego święta. Pamiętacie, jak nagrywałam, że tutaj był melanż, jest 23, myślałam, że dalej będą się bawić, a tutaj miasto widmo, ale nie, nie ma śladu w ogóle, że tutaj było takie lanie, taka impreza, że tu wszyscy byli też dobrze zaprawieni, wszystkie żeby gnać dalej. Ja nie rozumiem, czemu im przestali. Wszystko jest zebrane, no. Ale idziemy jeszcze na ten night market, bo to jest dopiero ten Walking Street. Po drodze są bary, ale te bary, ty, oni chyba chleją po prostu, znaczy chleją, nie chcę tak mówić, ale wiecie, o co chodzi, Sylwester. A wszystkie te bary są i tak dalej, wiesz, zamknięte, nie? Ale tam słyszę coś. Idziemy tam, do przodu.